witajcie kochani, słuchajcie, jak pięknie jest zacząć kolejny dzień, tym razem od niezdrowego jedzenia. Tak się złożyło, że dzisiaj wracam akurat i jestem w Białymstoku jestem dzisiaj na dzień dobry w popularnej restauracji na M. Dzisiaj tak się złożyło, że zdrzemnąłem się po robocie już w samochodzie i z samego rana już lecę, ale patrzę i otwarty McDonald's przy obwodnicy i myślę, niemożliwe, żeby był otwarty od 7. Zajeżdżam i jest, więc wziąłem sobie kawunię, małe śniadanko, bo oczywiście zawsze kończymy grać głodni, więc małe śniadanko szybko wcinam i jadę w trasę do domku. Pięknie świeci słońce. Jeszcze na drogę, tylko coś orzeźwiającego, żeby się spać nie chciało i ruszam. I za półtora godzinki powinienem być w domu. Już się nie mogę doczekać. Także komu w drogę, temu w drogę, bezpieczna jazda i szerokości. No, pięknie się pospało. Bawiłem się tylko, aż padłem i zasnąłem. Ponieważ jest niedziela i niewiele się dzieje i jest leniwie, to taka króciutka bardzo historia na temat moich butów. Buty te kupiłem w roku 2006. W ogóle pojechałem po nie wtedy jeszcze w ogóle moją tylko koleżanko, która teraz jest moją żoną, i kupiłem je w Białymstoku za zarobione przez cały sezon na biwakach pieniądze. Bo jak ktoś ogląda vloga, to wie, że kiedyś zajmowałem się prowadzeniem biwaków. Tak czy siak pojechaliśmy do Białegostoku na stopa, jeszcze oczywiście wtedy, bo nie miałem samochodu ani takich rzeczy, i kupiłem te butki i to było 12 lat temu i one przeżywały niesamowite katusze, bo jeździły ze mną na biwaki, chodziły ze mną po bagnach, po prostu wszystko przeżyły. I pomimo tego, że troszeczkę się rozpadają już, no to nie mogę ich zamienić na żadne inne. Bo one są jeszcze w fantastycznym stanie i ciągle się trzymają. Ciekaw jestem, ile lat jeszcze będę je nosił. A póki co nie mogę kupić innych sandałów. No bo te są takie, że żadnych już nie przybiło. Firma Teva. Nie wiem, czy nadal robią takie fantastyczne, ale jak coś, to polecam. Teva. Jak tak sobie pomyślę, to gdzieś jeszcze na górze w szafie mam Polar, który kupiłem jeszcze 2 lata wcześniej, chyba w 2004, który kupiłem za mały handelek, jak to się mówi. Sprzedawałem, takim komisem troszeczkę byłem swojego czasu i też mam ten Polar. Kurczę, jak te stare rzeczy, które kiedyś się kupiło, są mega wytrwałe. Teraz kupiłem dresy jednego sezonu, mi nie wytrzymały. A ten Polar noszę już 14 lat. I no, nie noszę go codziennie, ale... No i to jest to taki niewyjściowy raczej do domu, ale on ciągle działa. Ciągle się nie przetarł, ciągle się nie zniszczył. Więc wydaje mi się, że teraz nowsze nie zawsze znaczy w ogóle lepsze. Jeszcze dlatego może też nie kupuję nowych aut, tylko używańce. Takie to luźne przemyślenia dzisiaj mam w tą piękną, niedzielną pogodę. Nie chcę mi się dziś myśleć, dzisiaj głowa mi wypoczywa. Dzisiaj też jadąc sobie z Białegostoku słuchałem nowego podcastu Wielka Mała Firma. Dużo strasznie odcinków, także idzie mi to powolutku, ale bardzo fajne informacje i dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, jak można rozwijać firmę, jak można budować swoją markę albo jak ją reklamować. I skończyłem też właśnie sesję medytacji i się okazuje, że to już 7 dzień, jutro będzie, także cały tydzień. Dzień w dzień. Udało mi się. Przynajmniej, jeżeli jutro rano zrobię. I
Nawet nie zorientowałem się kiedy za bardzo, ale teraz patrzyłem w komputer i wczoraj wrzuciłem 50 odcinek. Już 50 odcinków vloga, a myślałem, że dam radę może przez tydzień, może dwa. A tu już 50 odcinków. I jeszcze spacerek rodzinny, żeby się dotlenić przed wieczorkiem, ale patrzcie, co tam się dzieje. Może być ciekawie. Ale ICM mówił, że padać nie będzie, a ICM nie kłamie, więc ja mu wierzę. I idziemy na twardziela. Zdarza się najlepszym. ICM się mylił, pada. Kropi. Może pada to za duże słowa. Już przestaje. Jeden z moich relaksacyjnych robót. Lilka rozrywa spinacze. Ja je składam z powrotem. Taka robota na niedzielę, co tydzień. Także ja sobie spokojnie składam moje spinacze i potem kończymy dzień. Zaraz będziemy mieli takie małe dziecko. Już nie pamiętam, jak się takie dziecko trzyma. Ale będę musiał sobie niedługo przypomnieć. Na rękach, no, to jest oczywiste. Także do zobaczenia, moi drodzy. Dziewczyny biegają? Tam dziewczyny biegają.